Lata 2016-2020 to wyjątkowo trudna, ale jednocześnie pełna sukcesów kadencja. To wyzwania związane z nową ustawą. Ze względu na zmianę zasad funkcjonowania szkolnictwa wyższego musieliśmy podjąć działania dostosowujące nas do nowych ram prawnych. Staraliśmy się zachować jak najwięcej z naszej tradycji, naszego dorobku, z akademickich zwyczajów, które przecież nas ukształtowały i którym musimy być wierni. Prawda i wolność, dwie wartości, które stanowią motto naszej działalności, każą nam krytycznie odnosić się do zmieniających się warunków, w jakich przychodzi nam prowadzić badania i kształcić młode pokolenia. Uniwersytet był otwarty również dla zdolnej młodzieży szkolnej, nie tylko z województwa łódzkiego. A studenci od pierwszego roku mogli uczyć się, jak realizować projekty naukowe. Powstały 4 szkoły doktorskie, w tym jedna we współpracy z Polską Akademią Nauk, a potencjał naukowy UEU konsekwentnie rósł. Udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, który możliwy był dzięki wynikom parametryzacji poprzedniej kadencji, dał uczelni dodatkowe 7 milionów na dalszy rozwój naukowy. W najtrudniejszym czasie pandemii zdały egzamin narzędzia informatyczne w administracji i kształceniu. Uniwersytet Łódzki pozostał otwarty, mimo zamkniętych budynków. Z roku na rok przybywało nam zagranicznych studentów, prawie 100 krajów w jednej uczelni. W tym studenci chińscy, którzy odwiedzali nas też latem i poznawali naszą kulturę. Bardzo ważna dla władz UEU była kontynuacja dobrych działań, autorskich programów i wydarzeń, które spajają społeczność UEU, dają możliwość częstych powrotów w mury alma mater lub pierwszych kontaktów z akademią. Niezwykle aktywne były wydziały Uniwersytetu Łódzkiego. Można było tam spotkać przyszłych noblistów, poznawać otaczający nas świat lub posłuchać o najnowszych trendach w technologii. To wielka zasługa pracowników naukowych i administracyjnych. W trakcie kadencji 2016-2020 udało się również kontynuować modernizację infrastruktury UEU. Z efektów większości tych inwestycji można już korzystać. Część z nich będzie służyć społeczności UEU już niebawem. Uniwersytet Łódzki rozwijał również swoje relacje z partnerami zewnętrznymi. Ze wsparcia firm ze światowej i krajowej czołówki korzystają w dużej mierze studenci, którzy znajdują pracę jeszcze przed obroną dyplomu. Doktoraty honoris causa dla księdza Adama Bonieckiego, profesora Krzysztofa Pomiana, profesora Jeffreya Zaksa, Dietera Szenka, Joachima Gałka, profesora Jana Woleńskiego i Hermana Van Rompuya to zaszczyt przede wszystkim dla nas. Władze UEU wspólnie z kapitułą konkursu imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego kontynuowały również wielki wysiłek promowania najlepszych polskich humanistów. Wrażliwość na drugiego człowieka, tak ważna w miesiącach pandemii, była tutaj od początku głównym przesłaniem. Uniwersytet Łódzki zmienił też swój wizerunek. Ujednolicenie identyfikacji było zabiegiem nie tylko estetycznym, ale przede wszystkim integrującym. Podzielenie na wiele jednostek nie możemy zapominać, że jesteśmy jednością, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wielokrotnie pokazywaliśmy również, jak konsekwentnie trzymać się wartości Uniwersytetu Łódzkiego, jak trzeba postępować w niełatwych momentach, jak zachować spokój w obliczu wielkich wyzwań i problemów, jak być razem, w końcu jak bronić drugiego człowieka.